Cześć! Miło mi Was znowu powitać na moim kanale, gdzie dzisiaj przypominać Wam będę kultowy talk show. Bo myślę, że Kuba Wojewódzki ze swoimi wszystkimi edycjami i ze wszystkimi gośćmi oraz latami może się schować. Bo dzisiaj będziemy mówić o rozmowach w toku, czyli takim talk show, który pokazywał niejednokrotnie dramat prawdziwego człowieka. Dramaty ludzkie odzierane z jakiegokolwiek udawania. Szczera prawda, którą najczęściej odkrywała Ewa Drzyzga. Jednak, czy tak właśnie było przez wszystkie lata rozmów w toku? Nie do końca, ale dzisiaj przez wszystkie te lata przebrniemy i postaramy sobie przypomnieć wspólnie najciekawsze tematy poruszane w tym programie. Dlatego zapraszam Was na wycieczkę w czasie oraz do tego, żebyście zostali ze mną do samego końca. Rozmowy w toku to polski talk show, który emitowany był w TVN od 2000 do 2016 roku. Program oczywiście prowadziła caryca polskich rozmów, Ewa Drzyzga, ale wcześniej przez krótki czas również Ewa Bakalarska oraz Anna Maruszenko. Rozmowy w toku to program, w którym w każdym odcinku mogliśmy podziwiać gości, którymi były często gwiazdy, ale najczęściej zwyczajni ludzie, którzy opowiadali nam o swoich historiach. Często były to kontrowersyjne tematy, a bardzo często również tematy tabu. Często więc mieliśmy takie tematy jak rodzinne dramaty, tragedie, kwestie związane z seksualnością, orientacją oraz inne historie, które najczęściej dotykały problemów ludzkich. W założeniu program miał być właśnie oparty na autentycznych gościach i ich prawdziwych historiach oraz zwierzeniach. Próbowałeś zapanować nad tikami? Tak, nie wiem, no i próbowałem, ile jesteś w stanie wytrzymać? Ale to po 5-10 minutach muszę w 12 się wyrzucić, tak? Chuj kur! Czy powiedział mi tak, że może kogoś opluć? Tak. Tobie się też to zdarza? Czy ty jesteś pod specjalnym nadzorem? Nie, też obrywam, z tym, że... No? No wycieram się i życie toczy się dalej, tak? Trzeba przyznać, że początkowo program wzruszał, doprowadzał nas często do łez, a na pewno powodował, że każdy z widzów tego programu mógł poczuć pewne emocje. Czy to właśnie utożsamić się z osobą, której słuchamy, czy też jej na przykład współczuć, lub na pewno mieć na ten temat jakieś zdanie. Niestety w mojej ocenie z biegiem czasu ewoluował na parodię samego siebie, ponieważ tematy poruszane w programie stawały się coraz bardziej trywialne, a postaci, które tam występowały, zapraszani goście, byli coraz częściej tak kontrowersyjni, że aż trudno było uwierzyć, że są to prawdziwe, realne osoby, które w żaden sposób nie kreują się dla tego show. Do programu zaczęto zapraszać bardzo dziwnych gości. Przez prawie 2,5 tysiąca odcinków mieliśmy tak różnych ludzi, że myślę, że z biegiem czasu byłam w stanie uwierzyć w istnienie kosmitów. Za to w internecie zaczęły pojawiać się memy pokazujące to, co działo się w programie. Często też same podpisy uczestników, czyli na przykład Ania 22 lata i tutaj podpis, sprawiały, że na naszej twarzy pojawiał się uśmiech, a czasem po prostu śmialiśmy się do łez. Rozmowy w toku nagrywane były w krakowskim oddziale TVN-u przy ulicy Pułkownika Dąbka 2. Jest to bardzo niedaleko mojego rodzinnego domu i ja też swoją karierę dziennikarską zaczynałam w TVN-ie. Co prawda jako stażystka w redakcji programu Uwaga, ale rozmowy w toku były pięterko czy tam dwa, już nie pamiętam, niżej. No i udało mi się do tego studia również na chwilę zawitać. Zresztą z tego co wiem, praca tam była bardzo trudna i wymagająca, ponieważ osoby, które pracowały przy tym show, odpowiedzialne były za każdy dzień tygodnia, do którego trzeba było znaleźć bohaterów, a jak dobrze wiecie, bardzo kontrowersyjne niekiedy tematy sprawiały, że trudno było znaleźć osoby, które chciałyby na ten temat opowiadać całej Polsce. Dlatego ta wymagająca praca sprawiała, że w rozmowach w toku, przynajmniej wśród dziennikarzy z Krakowa,
Takie panowało przekonanie, że pracownicy Rozmów w Toku to naprawdę wytrwali ludzie. Dlatego myślę, że śmiało można powiedzieć, że ekipa Rozmów w Toku to taka jedna wielka rodzina wtedy była. Z biegiem czasu oczywiście nie tylko tematy Rozmów w Toku, ale sam program również stawał się kontrowersyjny. Zarzucano producentom, że namawiając osoby łaknące popularności do tego, żeby często na tak kontrowersyjne tematy rozmawiały przed całą Polską, sprawiają, że są to ludzie ośmieszani i później mają na przykład problem ze znalezieniem pracy. Często też czytałam o teoriach, jakoby Rozmowy w Toku miały być reżyserowane, ponieważ wiele osób nie wierzyło w to, że znajdywano tylu chętnych, aby opowiadać o naprawdę dziwnych tematach. Z biegiem czasu również zaczęto zarzucać programowi i samej prowadzącej Ewie Drzyzdze, że zbyt mocno bazują na sensacji. Myślę, że pamiętacie, że to właśnie tam odbył się pierwszy wywiad z mamą Madzi z Sosnowca. Jak pewnie dobrze pamiętacie, Madzia została zamordowana przez swoją matkę. To właśnie w Rozmowach w Toku z jej rodzicami odbył się pierwszy medialny wywiad, a później tak naprawdę, co było dla mnie totalnie niezrozumiałe, ta kobieta stała się swego rodzaju celebrytką. Przecież pamiętam jej sesję w Brukowcu, gdzie pozowała na koniu, a tak naprawdę później została skazana za morderstwo własnego dziecka, więc faktycznie myślę, że tutaj niejednokrotnie te granice zostały przekroczone. Ostatecznie przez 16 lat emisji mogliśmy zobaczyć 2600 odcinków Rozmów w Toku. Przez te 16 lat również dwukrotnie program był karany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za to, że w dość wczesnej porze, bo program emitowany był po południu, często około godziny 15 lub 16, poruszane są zbyt drażliwe tematy, takie, o których nie powinny słuchać dzieci. Myślę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od tamtej pory przeszła jakąś metamorfozę, bo to, co na przykład dzieje się teraz w takich paradokumentach, jakichś takich dziwnych serialach, które właściwie mają nam obrazować prawdziwe życie, typu szkoła, trudne sprawy i inne tego typu rzeczy, dzieje się dużo więcej niż to, co mogliśmy oglądać w Rozmowach w Toku i kilka wynurzeń, nawet bardzo dziwnych ludzi. Bardzo podobam się dziewczynom i one lubią to, jak się złapie za tyłek. Najpierw sobie obczaję, czy ładna jakaś podejdę do niej, no i tak z miejsca złapię za tyłek, a ona się jeszcze uśmiechnie, to znaczy, że może coś z tego wyjdzie. Na czym się skupiasz, obczajając? Na jej tyłku. Tylko to widzisz? No, cycki też. Kiedy łapiesz taką dziewczynę za pupę, to co się dzieje potem? To ją będę lizał. Bo każda by chciała ze mną być. Takie paszczury to się nie dotyka. Ja wybieram tylko takie, wie pani, jakie? Ładne. Jakiś komplement powiedziałeś kiedykolwiek w życiu kobiecie? Że ma fajny tyłek, że jest śliczna i ma fajne piersi. Kobieta to nie jest rzecz do macania i nie składa się z dupy i cycków. No ale i to, że ma jedną... Tylko pani tak mówi przy wszystkich, a tak naprawdę... Jasne. Więc jak się skończy program, to pójdziemy do kąta i z największą radością dam ci się obmacać. Generalnie jesteś najlepszy. Tak jest. Ja tak naprawdę przyznam wam, że najbardziej dotykały mnie odcinki oczywiście opowiadające o ludzkich tragediach, o różnego rodzaju chorych osobach, które opowiadały o tym, jak trudne na co dzień jest ich życie. Myślę, że to miało bardzo dużą wartość edukacyjną, ponieważ na co dzień zabiegani nie zdajemy sobie sprawy, jak trudne życie może mieć ktoś, kto mieszka koło nas. Dlatego wtedy jesteśmy bardziej empatyczni i pomagamy takim osobom, przynajmniej takie powinno być nasze stanowisko, ale myślę też, że często programy były zabawne. Często mogliśmy oglądać na przykład kłótnie w związku. Pamiętam taki odcinek, w którym jedna kobieta przekonywała swojego męża, że absolutnie niepotrzebne mu są pieniądze, dlatego wszystkie pieniądze, które zarobi, powinien jej oddawać, bo on ma wszystko zapewnione w domu. Byli też zazdrośni mężowie, no i bardzo wyzwolone kobiety. To było dość zabawne, choć powiem wam, że nie do przejścia dla mnie już były te odcinki w końcowych latach emisji, ponieważ tam często oglądaliśmy gwiazdy disco polo, fanów disco polo, właściwie takich bardzo prostych ludzi, którzy widać było, że robią to, czyli opowiadają o różnego rodzaju dziwnych rzeczach, po to, żeby pojawić się w telewizji albo na przykład spotkać się ze swoim idolem. Dla mnie też trudne do przejścia były osoby, które pokazywały, jak zmieniają swoje ciało, nie wiem, kobieta kot czy mężczyzna tygrys i tego typu rzeczy, ponieważ po prostu
nie do końca byłam w stanie właśnie empatycznie odnieść się do tego, co nimi kieruje. Powiem wam, że właśnie zniknięcie rozmów w toku, moim zdaniem, to jest pokłosie tego, co stało się w internecie. To teraz tam mamy siostry Godlewskie i Martę Linkiewicz i możemy oglądać na co dzień ich problemy, ich dramaty i to, co aktualnie się kłócą. Niepotrzebne nam są do tego właśnie rozmowy w toku, ale trzeba przyznać, że właśnie wtedy, kiedy rozmowy w toku zboczyły na tę trochę gorszą drogę, to faktycznie mieliśmy w polskim showbiznesie taki czas, gdzie promowane były osoby pokroju Joli Rutowicz czy Maji Frykowskiej, a wystarczyło po prostu bardzo mocno kontrowersyjnie się zachowywać, żeby dłużej mówiono o takich osobach. I myślę, że dzisiaj właśnie to internet pełni taką funkcję, bo mam wrażenie, że w mediach jest już trochę lepiej, chociaż nie do końca. Jestem ciekawa, jakie są wasze wspomnienia z rozmowami w toku. Czy pędziliście ze szkoły, żeby oglądać ten program? Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jaki był wasz ulubiony temat, jeżeli chodzi o rozmowy w toku. No i czy chcielibyście, żeby ten talk show powrócił? Czekam na łapki w górę, jeśli odcinek wam się podobał. Widzimy się już niebawem i dziękuję wam, że zostaliście ze mną do końca. Aha, i jeszcze jedno. Czekam oczywiście na propozycje tematów, jakie byście chcieli. No i dajcie znać, bo ja, wiecie, nie rezygnuję ze wspominania tego, co się w showbiznesie działo, więc czekam na wenę, która od was do mnie płynie. Buziaki i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa! Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jaki był was...